wszystkie zespoły, które powstały, można powiedzieć, i zaczęły działać z tą muzyką, to zaczęły się w latach 90. Czy zespół Top One, czy zespół Fanatic, czy zespół Boys, Classic, Milano. Te wszystkie zespoły powstały kiedyś. To byli zwykli chłopacy, którzy tam nie musieli koniecznie mieć skończonych szkół muzycznych, tylko po prostu mieli potencjał muzyczny i chcieli ten potencjał przelać dalej. To się udało. Od samego początku muzyka była mocno krytykowana, określana nawet jako obciachowa. Prognozowano, że umrze śmiercią naturalną tak szybko, jak się pojawiła. Jednak wciąż, mimo przerwy, króluje na salonach. Nikt nie chce się przyznać, że słucha disco polo, ale jak przychodzi co do czego, bawimy się przy tej muzyce najlepiej. Ludzie tą piosenkę i te piosenki znają. No nie, temu mi się wydaje, że muzyka disco polo z powrotem powraca, jest teraz bardziej promowana. Stacje telewizyjne i stacje radiowe zaczęły się tym interesować od 3-4 lat i myślę, że to raczej nie zginie i to idzie w dobrym kierunku, a więc myślę, że muzyka disco polo, muzyka nasza, polska, tak naprawdę idzie w dobrym kierunku. Telewizja Polsat była prekursorem, jeśli chodzi o promowanie muzyki disco polo. Zostawiam za sobą smutki złego dnia. One nie pozwolą stracić wiary w lepszy świat. Zostawiam dla ciebie najlepsze chwile dnia, bo kiedy jesteś blisko, świat jest więcej wart. Za twoje piękne oczy, za uśmiech tak uroczy, za twoje słodkie usta. To fragmenty najnowszego teledysku zespołu Scalar US, który podbija serca amerykańskiej publiczności od 15 lat. Wraz z Irkiem w zespole śpiewa jego żona Ewelina. Muzyka disco polo połączyła ich, stała się rodzinną pasją i zarazem wspólnym biznesem. Irek zbudował w swoim domu profesjonalne studio nagraniowe. Robi wszystkie aranżacje do swoich utworów. Czasami towarzyszy mu w tym 6-miesięczna córeczka Lila. I myślę, że to jest jakiś dar. To jest u mnie muzyka, no i będę się starał robić to z roku na roku coraz lepiej. Staram się, żeby to było profesjonalnie, żeby to jakoś reprezentować te Chicago, żeby jednak zespół, który jest tutaj, który będzie emitowany, których wideoklipy są emitowane w Polsce, żeby jednak był pozytywnie odbierany i żeby był zauważalny. A więc staram się robić do tego czasu 5 wideoklipów, czyli 5 teledysków nakręciliśmy i teraz będzie 6. Największą nagrodą dla Irka jest to, że zespół Scalar US z Chicago został zauważony w Polsce. Dzwonił do nas właściciele klubów, dyskotek, tylko niektórzy nawet nie kojarzą tego, że mieszkamy w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj się zaczyna problem, prawda? No bo jednak koszty związane z przylotem i naszym utrzymaniem przerasta koszty, które są, jakaś garza jest przeznaczona dla zespołów. Irek mocno wierzy w to, że kiedyś w jego studiu powstanie przebój i pracuje w pocie czoła nad swoimi nowymi piosenkami, ale jak mówi, nie zaniedbując przy tym rodziny. U mnie rodzina jest na pierwszym miejscu, to jest pierwszy konik taki, nie ma nawet dwóch zdań, temu nie poświęcam się tylko i wyłącznie muzyce, tylko u mnie całe moje życie polega na tym, żeby rozdzielić to, czy moja pasja, czy jakieś różne rzeczy, które robię, czy praca zawodowa, wszystko jest podzielone, a więc zazwyczaj no, w jakimś stopniu te piosenki dedykuję tylko i wyłącznie dla bliskich. Zrobiłem taką piosenkę Droga Mamo, to oczywiście dla mamy. No i te piosenki generalnie no, są jakieś tam romantyczne, drugie są jakieś takie bardziej klubowe. Mamo, mamo ma droga, jak szybko przemija czas. Tyś mnie wychowała, tyś mnie całowała, ja za to wciąż kocham cię.
absolutnie. Miłością jest moja żona, więc tego się nie wypieram i nigdy się nie wyprzę. Druga sprawa to, tak popatrząc obiektywnie na to wszystko, to generalnie te wszystkie piosenki są miłości. Nieważne kto robi te piosenki. Jest miłość w piosenkach, jest zawsze jakieś słowo, które jest z tym związane. A przecież o to właśnie chodzi w muzyce. Nieważne jakiego jest gatunku. Najważniejsze, żeby łączyła ludzi, żeby słuchając jej dobrze się bawić. I po to powstała muzyka disco polo, bo przecież wszyscy Polacy to jedna rodzina. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, śmiejmy się. Pocałuj mnie, kochana. Czuję ciepło twoje.